Spotykamy się na tradycyjnej przedsezonowej prezentacji koszykarek Księzy Wrocław. Mam tę przyjemność prowadzić tę ceremonię po raz czwarty i chyba dzisiaj jestem najbardziej zestresowany, a to dlatego, że przyjdzie mi zapowiadać mistrzynię Polski, a w 72-letniej historii klubu Śląza Wrocław taka sytuacja miała miejsce dwa razy. Te moje prowadzenie tych prezentacji też pokazuje, jak bardzo klub się rozwinął, bowiem pamiętam pierwszy raz to był zespół Beniaminka Ekstraklasy, rok później zespół zbudowany na miarę medalu, który ten medal udało się wywalczyć, to był medal brązowy. No i rok temu, większość z Was zapewne doskonale pamięta, zbudowaną drużynę, która była pewną niewiadomą. Niektórzy głośno mówili o medalach, niektórzy cicho, udało się. Wywalczyliśmy po prostu złoty medal wspólnie z kibicami. No i dzisiaj po letniej przerwie przebudowana Ślęza powoli przygotowuje się już do pierwszego meczu. Inauguracja sezonu 29 września. Już teraz zapraszam w hali JWF-u. Zmierzymy się z PGE MKK Siedlce. No ale zanim o tych sprawach technicznych, zanim zaprezentujemy nasze zawodniczki, bardzo proszę o uroczyste otwarcie. Przywitanie gości prezes zarządu pierwszego klubu sportowego Śląza Wrocław, panią Katarzynę Ziobro-Franczyk. Powitać w dniu dzisiejszym. Tak jak Paweł powiedział, no jest to coś szczególnego. Witamy mistrzynię Polski, witamy dziewczyny, które mam nadzieję nawiążą do tego sukcesu z zeszłego roku i z roku 87, który ciągle i ciągle wspominamy. Ja mam taką nadzieję na ten sezon, że nieważne jaki będzie wynik na końcu, oczywiście gramy o medal, ale że dalej będziemy tym fajnym zespołem, tym, który Państwa i nas cieszył, tym, na który się przychodziło, bo u nas nie przychodzi się na przeciwnika, u nas przychodzi się na te nasze właśnie dziewczyny i mam nadzieję, że też tak będzie w tym sezonie. Ja oczywiście jestem znana z bardzo długich przemówień, także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, już 29 września inauguracja sezonu, a te przygotowania do inauguracji, w ogóle do sezonu, rozpoczęły się na początku sierpnia. Najpierw w trochę okrojonym składzie, z czasem przylatywały kolejne zawodniczki, niektóre nie przylatywały, jeszcze inne przylatywały, później wylatywały. Trochę tych perturbacji było, no ale już mamy gotowy zespół do obrony mistrzowskiego tytułu. Ja tylko przypomnę, że wróciliśmy wczoraj, jesteśmy po turnieju towarzyskim, gdzie? Byli tutaj kibice, pani Asia była, prawda? Tak. Trafiliście bez problemu? Bez problemu. Tak, mieliśmy nawet doping w Czechach, wcześniej były turniej towarzyski w Jeleniej Górze, także zamknięte sparingi z zespołem CCC Polkowice. Nie jest prawdą, co niektórzy z Polkowic mówią, że dwa razy przegraliśmy, no ale były to zamknięte sparingi, więc wyniki zostawiamy dla siebie. Ale 29 września inauguracja sezonu. Cały czas przyjmujemy wnioski o karnety. Tych wniosków już mamy bardzo dużo, około 200. Także na stronie www.ślęzawrocław.pl stale można pobierać, wypełniać te wnioski i wysyłać. Mam nadzieję, że tych karnetów będzie jak najwięcej, bo przypomnijmy sobie sytuację z poprzedniego roku, kiedy biletów zabrakło. Radzimy już teraz zaopatrzyć się w karnet, aby uniknąć sytuacji, że po prostu trzeba będzie podsumować klamkę w hali AWF-u. Ten sezon to nie tylko obrona tytułu, to także występy w europejskich pucharach, dokładnie w Eurocupie. Tutaj nie prowadzimy sprzedaży karnetów, każdy mecz będzie w cudzysłowie sprzedawany oddzielnie. Myślę jednak, że bilety będą w bardzo preferencyjnych cenach, także będzie prowadzona przedsprzedaż. Także te wszystkie informacje są dostępne na stronie www.ślęzawrocław.pl i tutaj też zdradzę, że już jutro po wielu, wielu, wielu tygodniach ciężkiej pracy myślę, że uda się odpalić nową stronę, bardzo przejrzystą, także czytelną na telefonach, także mam nadzieję, że będzie jeszcze większa przyjemność zaglądania na naszą stronę. Myślę, że możemy przejść do tego, co najważniejsze, a więc do prezentacji najpierw z sztabu szkoleniowego mistrzyń Polski, następnie zawodniczek. No i cóż, wypada zacząć od architekta sukcesu sprzed roku. Zapraszam do siebie trenera Arkadiusza Rosina.
że 12 dni do inauguracji sezonu. Tak jak powiedziałem, wróciliśmy z Czech, z Trutnowa, z 4 zwycięstwami. Wcześniej były 2 zwycięstwa w Jeleniej Górze. Co na ten moment, po tych sparingach, po tej pracy, którą już pan wykonał z zawodniczkami, co pana najbardziej cieszy, a co nie daje spać po nocach? Kilka spotkań tak naprawdę. Cały czas budujemy ten zespół. Praktycznie budujemy na nowo. Są pewne symptomy do zadowolenia, ale to są tylko symptomy. A z Bartezem staramy się i z Krzysiem zbudować tą kluczową formę na początek sezonu i mam nadzieję, że ją zobaczymy. Jaka będzie się za w sezonie 2017-2018? Co ma być znakiem firmowym? Pewnie do znudzenia będę to powtarzał i kibice może nie będą do końca zadowoleni z tego, że będziemy przychodzić na mecze i będziemy oglądać defense. Bo to jest znak firmowy, bynajmniej tak bym chciał, żeby to był znak firmowy. Z kolegą Szewczykiem zakładamy się o to, kto będzie tracił mniej punktów. Myślimy coś w granicach o 55 punktach na mecz i będziemy się starać tego trzymać. Trener Szewczyk, tylko dodam, to nowy trener Wisły Kanpak Kraków, a więc naszego finałowego rywala. Trenerze, dziękuję uprzejmie, zapraszam na sofę. Trener mówi o defensywie. No i nie dziwi się przecież, atakiem wygrywa się mecze, a obroną zdobywa się mistrzostwa. Tak w Ameryce mówią, trener się trzyma tej zasady i jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, przyniosło to znakomite efekty. Asystentem trenera Arkadiusza Rusina będzie Krzysztof Szwej. Krzysztof Szwej, witamy ponownie w sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu Ślęzy Wrocław, bo trener, pamiętają Państwo, był przecież trenerem także w pierwszej lidze. Trenerze, zwykły, czasami zdarza się tak, nie mówię, że tak jest u nas, że ten pierwszy trener, head coach, to jest taki porywczy bardzo, taki bardzo emocjonalny, żywiołowo reaguje na to, co się dzieje, a asystent jest taki, który koi nerwy. Czy podobny układ jest tutaj w Ślęzy Wrocław? Nasz trener jest oazą spokoju. Tu w ogóle takich sytuacji nie dopuszczamy, że mogą być. Ale jeżeli trener wybuchnie, to tak, złapie go za nogawkę. Trener Rosin też się śmieje, że ma szerokie plecy. Teraz nikt nie podskoczy trenerowi. Sędziowie, ktokolwiek. Widzimy, współpraca układała się, bo przecież pracowaliście już razem i będzie się układać bardzo dobrze. Tak, pracowaliśmy razem wcześniej, zawsze były medale, więc teraz będzie na pewno podobnie. Trzymamy za słowo. Dziękujemy bardzo. Trener Krzysztof Szwej, asystent Arkadiusza Rusina. Mówiłem, że to moja czwarte prowadzenie prezentacji Ślęzy, ale daleko mi jeszcze do tego, aby mówić o sobie, że ze Ślęzą jestem długo, bo długo ze Ślęzą to jest pierwszy fizjoterapeuta Grzegorz Milejski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstaw się. Przedstaw się, jak masz na imię? Bartek. Bartek, czyli starszy syn Grzegorza. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała prezentacja za rok, w jakich humorach będziemy się spotykać, ale wydaje mi się, że na pewno Grzegorz tam będzie. Się zobaczy. Grzegorz, 10. sezon ze Ślęzą? Tak, w tym roku to już jest 10. rok i mam nadzieję, że będzie równie radosny jak zeszły, a może nawet potrójna korona jakaś się trafi. No to wysokie cele tutaj Grzegorz nakreślił. Grzegorz, mówisz, że będzie radosny sezon. Ostatnie tygodnie są dla ciebie bardzo radosne. Pochwal się. 4 tygodnie temu urodził mi się drugi synek, Kuba. Także w tej chwili jest już nas 4 w domu. I żyje się dalej. No to ja mam propozycję. Zróbmy wszyscy kołyskę. Zróbmy się, co? Uda się? Kołyskę. Trenerzy też. Średnio wyszło, ale będzie lepiej. Musisz mieć kolejnego syna. Chyba fabryka już zamknięta. No, dziękuję, Grzegorz. Grzegorz Mielski.
kolejna postać w sztabie Ślęzy Wrocław to drugi fizjoterapeuta Mateusz Mruk. Mateusz ma 24 lata, ale już ma 2 złote medale zdobyte w koszykówce i co ciekawe w koszykówce damskiej i męskiej. To rzadko spotykana sprawa, zwłaszcza w tak młodym wieku. Mateusz, jak to się stało? Opowiedz trochę. Cześć wszystkich. Stało się tak, że po prostu chyba przynoszę może jakieś szczęście, może coś w tym jest. Najwyżej jeszcze się udało, 2 złote medale i to jest dopiero początek. Ciężka praca. Każdy złoty medal jest ciężką pracą i tyle. Mateusz, się nie chcę chwalić, ja miałem na myśli złoty medal zdobyty za Stalem Zielona Góra, bo Mateusz to jest były koszykarz Mistrzostwa Polski Kadetów z takimi zawodnikami jak Filip Matczak, Tomek Gielo. Także otarł się Mateusz o ten wysoki sport, koszykówkę męską, teraz jest w koszykówce żeńskiej. Jak wygląda życie w drużynie koszykówki męskiej, a kobiecej? Są różnice? Różnice są. Dziewczyny oczywiście dużo bardziej doceniają naszą pracę. Są naprawdę bardzo wyrozumiałe. Myślę, że naprawdę jest bardzo dobrze. Dziękuję Mateusz. Zapraszamy. Sztab szkoleniowy Ślęzy Wrocław zamyka kierownik zespołu Marcin Władysław. Marcin, także długi staż w Ślęzie Wrocław na różnych stanowiskach. Teraz kierownik zespołu. Co jest najtrudniejszego w pracy kierownika zespołu? Wszystkich zadowolić. Słucham? Wszystkich zadowolić jest. Okej. Wszystkich się nigdy nie da zadowolić. Pracujesz już parę lat w Ślęzie. Jak postrzegasz ten klub, te zmiany i swoją rolę w tym zespole? Warunki pracy, jak to wszystko się zmienia? Zmienia się zawsze na 150%. Na lepiej, oczywiście, że na lepiej. Jeżeli chodzi o współpracowników, no to sytuacja jest taka, że trzeba zapewnić każdemu to, co oczekuje ode mnie. No to zaraz spytamy zawodniczki, może same powiedzą, czy tak rzeczywiście jest. Marcin Władysław, dziękuję, zapraszam. Czas na zawodniczki. Z numerem 5, kapitan zespołu. 3 słowa, wszystko będzie jasne. Charlie Zoll Norman. Z Charlie mamy pewien układ. Charlie, we have a deal. Yeah. When captain speaks, everyone listen. Kiedy kapitan mówi, każdy słucha. Cześć, dzień dobry. W imieniu zespół chciałbym podziękować każdemu za wsparcie. Jesteśmy dumni, bardzo, bardzo dumni z bycia mistrzem Polski, ale to było po poprzednim sezon. Teraz będzie nowy sezon, jest nowy zespół, ale będziemy pracować, żeby zdobyć taki sam cel. Dziękujemy. Dziękuję Szarni. Dziękujemy Szarni. Widzicie i słyszycie postęp nauce języka polskiego coraz większy. Z numerem 4 w Ślęzie Wrocław będzie występować Zuzanna Sklepowicz. Wrocławianka z krwi i kości, powtarzamy to na każdym kroku, bo mamy się my, wrocławianie, czym chwalić i kim chwalić. Zuza, pracowite lato za tobą, bo zaraz po mistrzostwie Polski, pierwsze zgrupowanie kadry, później uniwersjada. Jakie doświadczenia, przeżycia związane z tym czasem letnim z kadrą? Myślę, że to był dla mnie dobry okres. Gdzieś po końcówce sezonu miałam możliwość cały czas rywalizacji, trenowania, więc uważam, że dobrze przepracowałam te wakacje i mam nadzieję, że to zaprezentuję. Teraz trochę z innej pozycji przystępujesz do tego sezonu, bo jeszcze w tamtym sezonie byłaś taka Zuzia, co wejdzie na parę minut, ale sama swoją pracą, grą
zapracowałaś na to, że teraz oczekiwania będą większe. Gotowa? Gotowa. No to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Zuza Skoków. I życzymy oczywiście Zuzi kolejnych powołań do kadry. Już od nowego trenera, bo jak wiadomo, Teodor Mołow stracił pracę. Idziemy dalej z zespołem Ślęzy Wrocław. Numerem 10. Sylwia Siemienas. Sylwia Siemienas, młoda zawodniczka, kolejny sezon w Ślęzie. I tak sobie myślę, że twoja rola w zespole będzie większa, dlatego że nie będzie już drużyny rezerw. A więc w przypadku odpukać kontuzji, zawsze musisz być gotowa, żeby pomóc zespołowi. Tak, tak. Oczywiście jestem już 2 lata tutaj we Wrocławiu. Bardzo mi się tu podoba. Mam nadzieję, że ten rok zaowocuje jeszcze bardziej niż poprzedni i że nie zawiodę swoich koleżanek i trenerów na boisku i że zdobędziemy to, co w zeszłym roku, czyli Mistrzostwo Polski. Sylwia, w nowym sezonie numer 10 na koszulce, dla niektórych to szczególny numer, ciężki numer, tak zwana dycha, jak to u ciebie wygląda? Dla mnie numer nie ma totalnie znaczenia. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy dla mnie i że dogram ten sezon do samego końca i będziemy wszyscy razem szczęśliwi. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Sylwia Siemienas. Z numerem 11, wszędzie Wrocław, wygrać będzie Klaudia Sosnowska. Klaudia Sosnowska, nowa zawodniczka w Ślęzie Wrocław. Tak jak ogłaszaliśmy transfer, to chyba ty sama powiedziałaś, że jesteś ciągle młoda, ale masz jeszcze coś do udowodnienia i do zbierania doświadczeń. Taki będzie ten sezon w Ślęzie? Oby. Myślisz, że pod okiem trenera Arkadiusza Rośnia to się uda? Pomidor. Spokojnie, na parkietach koszykarskich Klaudia jest bardziej śmiała. Będziecie mogli się o tym przekonać. A zła wiadomość dla dziewczyn, które tu przyjdą, jest taka, że jedyny pomidor na tę prezentację został wykorzystany. Podziękuj. Koleżanki podziękują tobie na pewno. Klaudia, jak ty widzisz swoją rolę w zespole, grę zespołu po tych pierwszych spalinkach, po tym, co już mieliśmy okazję zobaczyć? Tak jak wcześniej było mówione, no jeszcze mamy, to jest okres przygotowawczy, więc wiadomo, że były jakieś tam niedociągnięcia, no pracujemy na tym, żeby na początek sezonu jakby to wszystko dopracować, więc mam nadzieję, że tak będzie. Z pewnością tak będzie. Klaudia Sosnowska, dziękuję bardzo. Numer 12 na żółtej i czerwonej koszulki Ślęzy Wrocław należy do Agnieszki Kaczmarczyk. Chyba najgłośniejsza jak dotąd owacja dla Agnieszki. Agnieszka, to chyba za to, że zdecydowałaś się zostać w Ślęzie, choć kusiły inne kluby. Na pewno jakieś propozycje się pojawiły, aczkolwiek tą decyzję akurat nie było trudno podjąć. No to cieszymy się. Tak jest. Brawa, brawa, brawa. Tak rozmawialiśmy przed prezentacją o tym pomidorze. No i teraz miałaś możliwość odpowiedzenia, gdyby nie Klaudia. Agnieszka, znamy cię długo, ale ty nigdy nie powiedziałaś, dlaczego mówią na ciebie ciacho. No chyba oczywiście jest. Tak jest. Agnieszka Kaczmarczyk, dziękujemy bardzo. Teraz będzie też, myślę, bardzo wesoło. Numer 13, Tania Perez. Hola. 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 Tania Perez po raz... Dzień dobry. Hola, dzień dobry. Widzicie? Były na Unimore, Polish Words. Dzień dobry. No? Okej. Okay. Try, let's try. Sorry, kurwa. Oh.
głos na wejście Toni Perez. Co mnie nauczył? Właśnie. Kto to nauczył zdania? Who learned you this word? My flamenco Ciao. Ale Ciao na pewno nauczy też innych ciekawych rzeczy. Tania pierwszy raz wyjechała z Hiszpanii do innego klubu europejskiego. Grała przez krótko w Argentynie, ale jak się odnajduje w Polsce. Tania, it's the first time you play in other country in Europe than Spain. How do you feel here? I'm happy to be here. It's my first time out of Spain, so I will try do my best and enjoy city and fans and my team. Myślę, że wszyscy zrozumieli. Bardzo się cieszę, Tania, że tutaj jest. Chcę się cieszyć grą tym miastem. A spytam ją jeszcze o to, co będzie jej znakiem rozpoznawczym na parkiecie. Introduce yourself as a player. What the fans can expect from you? Yeah. Coach, you can answer the question. No, I try to defend so hard, like try to put a lot of intensity and defense, offense, try to run a lot. So just help my team. Ja powiedziała, że pomoże zespołowi, że chce dać dużo w obronie, dużo intensywności w ataku, w obronie. Na pewno to już. Tania Perez, thank you very much. Z numerem 14 w Śnieżu Wrocław grać będzie Diana Idukowicz. Tania Idukowicz, last minute transfer. Yes, last minute transfer. How did it happen that you're here? Maybe this is question for coach. Trener zechciałby odpowiedzieć, dlaczego pani Tiana jest tutaj? Po sezonie odpowiem. Dobra, odpowiedź. Bardzo. Tiana to bardzo doświadczona zawodniczka, zbierała doświadczenie w reprezentacji swojego kraju, także w Eurolidze. Może o tę reprezentację, ale męską spytamy, bo wczoraj był finał Mistrzostw Europy mężczyzn, tam grała Serbia. Did you watch yesterday the game, the final game of European Championship of men? Yeah, of course I watched. Unfortunately we lost, but I think Slovenia deserved it. Tiana mówi, że Słowenia zasłużyła na to zwycięstwo, a sama też zdobywała medale z reprezentacją. Okay, what's your success with national team? My best success is a gold medal from European Championship. From Budapest, like 2 years ago. So we're better than men's team. Yeah. Także męska reprezentacja sobie nie poradziła, ale Tiana 2 lata temu zdobyła z reprezentacją swojego kraju złoty medal na Mistrzostwach Europy, także to też pokazuje, jakiej klasy jest zawodnikiem i na pewno przekonamy się o tym na parkietach. Thank you very much, Tiana. Numer 21, Courtney Treffers. Courtney Treffers, ja powiem, że nowa zawodniczka Śnieży Wrocław, bo pamiętamy w poprzednim sezonie dużo było perturbacji zdrowotnych. Ostatecznie doszło do sytuacji, że Courtney zaczynała mecze finałowe w pierwszej piątce, ale teraz tak naprawdę po pełnym okresie przygotowawczym, bez żadnych problemów ze zdrowiem, zobaczymy, myślę, jeszcze lepszą zawodniczkę. Courtney, hello, new season, new Courtney, can you say like this? Your mind is clear, no problem with knee? No, I'm feeling good, I'm healthy, because last year was a bad start, and this year is a good start. I'm feeling mentally good, and physically I feel good too, so I'm happy. Courtney mówi, że czuje się dobrze fizycznie, mentalnie, znacznie lepiej niż w poprzednim sezonie. Sorry? No, nothing.
Okej. Okay. Courtney ma do siebie trochę pretensji o rzuty wolne, bo w tych sparingach to różnie bywało, ale będzie lepiej. It's gonna be better with your features. Practice. It's only practice. Courtney jest też wielką miłośniczką gier komputerowych. Do you have already new series of NBA 2K? I still gotta buy Xbox, but yeah, I love the game, so I'm probably gonna buy the Xbox soon, so I can play the NBA 2K. Courtney ma Xboxa, taką konsolę, zamierza kupić NBA 2K. To jest taka popularna seria gier. Z tego, co mi opowiadała, to naprawdę jest dobra. Zresztą Mateusz się, nasz fizjoterapeuta, przekonał o tym podczas podróży. You beat Mati. Yeah, yeah. Beat Mati, Masi, everybody. Oczywiście. Pokonała wszystkich w NBA 2K, także będzie pokonywać inne wysokie zawodniczki na parkietach. Thank you very much. Courtney Jeffers. Numer 23. Marisa Castane. Do you remember that whole Nebraska knows this song? Yes, everybody knows now that I'm like Elsa. Nebraska już wszyscy znają tę piosenkę. Dzięki Marysia. Dzięki Marysi. Tak mówię już po polsku, Marysi. I said, you know, Marysia is a Polish name, because you want to be a Polish citizen. So, how the things going? Very good. I'm trying to learn more Polish. I just got a library card today, so I'm going to be studying children's books at first and employing my teammates and helping me learn everything correctly, but I'm going to learn. Watch Chaho. Yeah, maybe Chaho, I'll ask her later questions, but for the most part, I'll talk to the other girls. Tak, Marisa będzie jednak inne zawodniczki pytać. Uczy się stale języka polskiego. I tak jak wspomniałem, Marisa stara się o polskie obywatelstwo. Zobaczymy, co z tego będzie. Być może zobaczymy kiedyś reprezentację Polski. Marisa Castanek, thank you very much. Numer 24. Sonia Ursu. Rumunka, pół Koreanka, tak te dzieje w jej rodzi się toczyły. Była zawodniczka klubu z Czech, także obywatelka świata. Jak się odnajduje we Wrocławiu? You're like citizen of world. You're half Romanian, half Korean, you play in Czech. So, how do you feel here in Poland? First of all, dzień dobry everybody. I like my teammates so much. I feel like home. It doesn't matter. I'm half Korean, half Romanian. I consider myself a global citizen, and I feel great here. Sonia czuje się tu doskonale. Nie ma znaczenia, czy jest Koreanką, czy Rumunką. Jest obok takiego świata, tak jak powiedziałem. Cieszę się z towarzystwa, jakie tutaj ma w zespole. No i Sonia to także miłośniczka social mediów, Instagrama. Mam propozycję, żeby Sonia zrobiła selfie z fanami. Sonia, would you like? It's like a flavor of France. Każdy macha do Sonia. Sonia, wrzućcie to Instagrama. Układ jest taki, Sonia wrzuca to, a wy lajkujecie i śledzicie Sonię na Instagramie. Lecimy dalej. Numer 25. Karina Szybała. Karina Szybała, nowa zawodniczka Śnięzy Wrocław, przyszła do nas z Bydgoszczy. To podobny przypadek jak Tania, tylko tutaj jesteśmy w obrębie Polski, bo Śnięza Wrocław jest dla Kariny pierwszym klubem spoza Bydgoszczy. No i jak się tutaj odnajdujesz, Karina? Bardzo dobrze.
bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba we Wrocławiu. Na treningi dojeżdżam rowerem, także zwiedzam przy okazji. No i na razie tyle mogę powiedzieć. Za dużo wolnego czasu niestety nie ma, żeby jeździć i zwiedzać, no ale mam nadzieję, że pomalutku zobaczę co najciekawsze we Wrocławiu. To duża rola też trenera, żeby tego wolnego trochę dał. Karina, jak te pierwsze sparingi, to w dobrą stronę idzie? Pytam też o ciebie. No oczywiście, no zawsze musi iść w dobrą stronę. Początki były ciężkie, ale mam nadzieję, że pomału wszystko idzie w dobrym kierunku i że na rozpoczęcie sezonu będziemy przygotowani. Z pewnością tak będzie. Dziękuję bardzo. Karina Szybała. Numer 33, tak jak Scottie Pippen, Janis Ndiba. Janis to zawodniczka z Holandii, poprzedni sezon w lidze szwedzkiej, także pracowite lato Mistrzostwa Europy do lat 20. Proszę bardzo. Piękne zdjęcie, bardzo ładne jest to zdjęcie. Janis ma w klubie siostrę. Nie wszyscy o tym jeszcze wiecie, ale tak już się utarło, że mamy w zespole siostry. Siostry Williams nawet niektórzy mówią. No i no, we got the sister in your team. What did you say? There's a sister in your team, yeah? So, tell about her right now. I mean, it's nice to have her here, and it's just nice to have her here. Oczywiście mówimy o Courtney Treffer, która jest Janis, która Janis i Courtney łączy nie tylko narodowość, także wspólne mieszkanie, gra w reprezentacji, bardzo blisko się trzymają, stąd się utarło, że to są siostry. Janis jako ta młodsza ma pewnie więcej obowiązków. So, you are young sister, so the situation was good. Ale nie ma dyskryminacji, każdy ma swoje obowiązki i się ich trzyma. Janis, introduce yourself as a player. What can you give to the team? What's your strongest on the court? Spytałem Janis o to, co może zdać się zespołowi. Szarni tutaj wyrywa się do odpowiedzi, te kocie ruchy. Ten crossover. To a propos meczu wczorajszego, taka właśnie akcja wyszła Janis, że wysoko zaczęła tę akcję, minęła jedną, drugą. Layup, były bardzo ładne dwa punkty. So, continue. I think I can like work hard, rebound and like just work hard for my teammates. Ciężka praca. Zbiórki, tak krótko, skromna Janis Ndiba. Myślę, że będziemy mieć dużą pociechę z tej zawodniczki. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Janis. Tak prezentuje się zespół Ślęzy Wrocław na sezon 2017-2018. Chcę zaprosić na turniej Wrocławska Iglica od czwartku. Będziecie mogli zobaczyć nasze zawodniczki w akcji na boisku. Dziękuję uprzejmie.